godzinę, to znaczy, że jesteśmy za domowiczem. Natomiast muszę powiedzieć jako praktyk, że mam trochę strachu. Strefa o to, czy... Bo to jest za mało, żeby wygrała domowicz. Jak dotrzeć do tych, którzy mają wątpliwości? I ja myślę, że jakiś szybko powstanie materiał z tego i tu w regionie będzie to puszczone. Bo jednak jest paru ludzi nieodpowiedzialnych, którzy nie widzą i nie rozumieją, co się dzieje i jakie są potrzeby. I trzeba do nich w jakiś sposób szybko dotrzeć. Bo znów, jak znam nasz elektorat, no to jest trochę leniwy. Ten elektorat błogosławiony z Torunia, on jest bardziej pracowity. I oni chodzą wszędzie, gdzie to możliwe i brzęczą wszędzie, gdzie to jest możliwe. I stąd też trzeba, abyśmy, proszę Państwa, jak się zdecydowaliśmy już, ja jestem zdecydowany, to spróbujmy dotrzeć do, no właśnie, do sąsiadów, wszędzie, gdzie jesteśmy, aby jednak to poparcie Adamowicz dostał. Bo widzimy, ile rzeczy rozgrzebał, krótko mówiąc. Musi to podokańczać. Mnie moją dzielnicę to tak po oradę, że ja wieczorem boję się wypowiedzieć, bo nie mogę trafić do domu. Ale jest to taka zmiana, której naprawdę nie było przez 40 lat. Ja już będę miał 50-lecie, mieszkając w Gdańsku, 50 lat za rok. W 67 przyjechałem, więc za 3 lata będę miał 50 lat. I w związku z tym zmiana jest nieprawdopodobna. Pozwólmy, aby prezydent Adamowicz podokańczał w tej kadencji to, co rozpoczął. Zróbmy wszystko, aby wybrał, dlatego że lub osobiście mam do Was prośbę. Ja z tym panem Jaworskim nie będę w ogóle współpracował. Przyjeżdża i pyta się, mam nasze spotkanie w Gdańsku i nie tylko. No i teraz bez współpracy z prezydentem, no właściwie bardzo to będzie moja osobista, ale w ogóle będzie strata, bo jednak coś tam pomagamy, coś tam robimy, coś tam załatwiamy. I w związku z tym, jak chcecie, żeby mój udział jakiś tam był, no to nie macie wyboru, musicie wybrać. Trudno coś dodawać, ale jak często sam powtarzasz, dzień bez przemówienia to dzień stracony, więc powiem siłą Pawła Adamowicza nie jest słabość jego konkurenta. Chociaż te słabości moglibyśmy tu wymieniać, naprawdę jest ich bardzo dużo. Nie. Siłą Pawła Adamowicza są jego osiągnięcia. Ten rozpit inwestycyjny, którego doświadczamy, nie wydarzył się sam. To właśnie ten gospodarz, to właśnie ten włodarz z jego spójną wizją konsekwentnie realizuje to, co dla Gdańska jest potrzebne. Więc powiem krótko. Panie prezydencie, Pawle, do roboty, jeszcze jest dużo do zrobienia.